Cześć i czołem. Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj zagramy sobie w grę, która no, zrobiła ostatnio na mnie całkiem niezłe wrażenie. Nazywa się Legend of the Keepers. Okej, okay, Legend of Keepers bez D w środku, ale tak jakoś lepiej mi się akcentowało z D. Tak czy inaczej. Jest to gra, w której to jest taki trochę odwrócony dungeon crawler, bym powiedział, i trochę taka gra zarządzająca, gdyż w grze tej wcielamy się w postać takiego władca, władcy podziemi, władcy Lochu, który pracuje dla jakiejś potwornej organizacji, która organizuje po prostu obronę poszczególnych placówek. Placówek, no takich lochowych, do no, jakichś stare podziemia, jakieś stare świątynie i takie rzeczy, do których usilnie starają się dostać yy, wściekli bohaterowie wszelkiej masi. I naszym zadaniem jest do. No, powstrzymanie ich, tak naprawdę, przed, przed przejściem przez ten loch. Mamy do tego dużo możliwości, żeby to uczynić. Mamy dużo możliwości, mamy nasze wierne minionki, które będą walczyć dla nas. Mamy jakieś pułapki, mamy czary i tak dalej, i tak dalej. Zagramy sobie tutaj w legendę. Jakieś 25-30 minut, zobaczymy jak pójdzie. Żebyście zobaczyli, czy to jest coś, co was tutaj robi kili, kili, kili po waszym cenzelku, i jeżeli tak, no to link do gierki jest jak najbardziej pod filmikiem, jak zawsze. Rozpocznijmy. Ja już sobie tutaj chwilkę pograłem, na trzeci poziom. Nie, żeby to jakoś wiele zmieniało, ale, ale no jest pewna progresja między poszczególnymi etapami, tak. Tłumaczenie na polski jest nie jest aż takie nie jest aż takie złe, ale na przykład bak mamy przetłumaczone jako tył, nie, no to a, takie małe drobnostki. Miło, że ich w ogóle jest, miło, że w ogóle jest e, język polski. E, na tym etapie właśnie, gdzie ta progresja jest, mam do wyboru tylko naszego tutaj centaura z krasnoludu centaura takiego drugiego, bo tylko dlatego, że brodę ma taką krasnoludzię, ale Ogólnie jest panem, który bije stopora i bije zbicza i, i, i krzyczy przerażliwym krzykiem na, na, na przeciwników. No dobra, niestety innych nie mamy odpieranych, aby odblokować. Osiągnij poziom jarzmicielem, piąty poziom, na razie mamy trzeci. I tutaj po kolei rozumiecie o co chodzi. To co widzę, że są jakieś dwa dlc jeszcze. dlc ja nie mam, ale dobra. My tu mamy misję do wyboru. Tą przyszedłem misję, więc nie będę tutaj dalej szedł. Może weźmy sobie drugą misję. Mamy demony i inne stwory, które tutaj będziemy mieli do wykorzystania. Jaka jest nagroda? Nagrodą jest chyba jakiś Wąpierz. To będzie Wąpierz czy coś? No dobra, zobaczymy. Wybór ustawień. Aha, zróbmy na normalnym poziomie trudności, wszystko na, na, na środku, nie? Tutaj chyba będzie ok. Można pozmieniać te rzeczy dla, dla swojej przyjemności, ale, ale ja chyba pójdę na, w defaultowym trybie. Jażmicie, co ty tutaj krzyczysz, że ty masz jakieś talenty? A nie, talenty ja rozdysponowałem. Kronikers, Okej, okay. to są rzeczy, które po prostu odkryliśmy w naszej rozgrywce. Pokazuje nam, że jakieś tutaj znaleźliśmy. Jeżeli chodzi, jak skoro już tutaj jesteśmy, to zobaczmy, jakie mamy talenty. Mam dwa punkty. A, czyli jednak ich nie rozdysponowałem po przejściu. Mamy drzewko rozwoju jarzmiciela. Na przykład tutaj po pokonaniu każdego potwora władca ma 10-20 szans uniknięcia. Uzyskania umiejętności skorupa na swoich potworach to fajne rzeczy, można szanse na rozścieczenie zwiększyć itd., itd. Ja sobie może wezmę to. A teraz nie mogę chyba w tym. Mogę to tylko poza rozgrywką chyba robić. No okej, okay, okej, okay. no dobra, no dobra, to, to mój błąd. Tak czy inaczej, weźmy tył i mamy tutaj naszą główną. Główne miejsce rozgrywki, e, się dzieje rozgrywka w takich przedziałach czasowych, gdzie od czasu do czasu, no przedziały czasowe to są tygodnie, e, mamy różne rzeczy do wyboru i różne eventy się będą nam tutaj e, przytrafiały. E, I na pierwszym tygodniu mamy atak, atak zwykłych poszukiwaczy przygód i atak starożytnej piramidy, e, no kurczę, to są weterani, oni są trochę mocniejsi, możemy wybrać, z kim chcemy walczyć, ale no wtedy na przykład mamy więcej złota, tak? jeżeli ich pokonamy. Zniszczyniemy potwora i trochę złota. Zobaczmy naszą, najpierw ekipę. To jest nasza ekipa bardzo ważne, żeby ją, się w niej rozejrzeć na samym początku. W tej rozgrywce mamy do wyboru w pierwszej komnacie. Mamy trzy potworki. Mamy jakiegoś gnola, na to wychodzi, który zaatakuje obrażenia naturalne. Mamy goblina. Mamy jakiegoś połykacza ognia to jakiś demon jest chyba. Mamy też jakieś kozłoludka. Okej, okay. to są ustawione są w komnatach nasze potwory. Jest tak, że przeciwnicy jak wchodząc do tych lochów, będą przechodzili przez szereg właśnie różnych komnat, w jednej komnacie będą pułapki, w jednej komnacie będą nasze potwory z nimi walczyć, w jednej komnacie będziemy rzucać czar, one są randomowo poustawione, ale zawsze są dwie komnaty z potworami i chyba zawsze są też dwie komnaty z pułapkami naszymi, przez które muszą przejść, możemy je ustawić w różnych kolejnościach i teraz tak, w zależności, jak tutaj ich ustawimy, to ci będą w tej drugiej komnacie, czyli już po walce, z, gdzie bohaterowie będą już po kilku walkach, tak, czy po kilku pułapkach, więc no to jest taka ekipa już ostateczna, która powinna pokonać przeciwnika. No może nie całkowicie ostateczna, bo jeszcze na samym końcu jesteśmy my, jako ten nasz bojowy jarzmiciel, centaur, który będzie bronił tam złota czy czegokolwiek broni w tym miejscu. Ale no tak, warto ustawić sobie naszych ludków w taki sposób, żeby mniej więcej uzupełniali swoje umiejętności. Na przykład ten tutaj nasz ork ma małą odporność na ogień, ale dużą odporność na naturę, i zadaje obrażenia fizyczne. Ta tutaj zadaje obrażenia od ognia, ale jest odporna na ogień i tak dalej i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi? To jest tak trochę jak w tym w Darkest Dungeon, te, 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 te cechy są, te odporności. Ważne, żeby mieć jakiegoś jednego tanka, nie? pewnie w, w drużynie, i, 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 i tak, to, tak to wygląda, żeby to było mniej więcej zbalansowane. Tutaj te takie pypcie, malutkie, takie pyp, 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 to są morale naszych jednostek. Za każdym razem no, nasze jednostki będą ginęły, nasi potworkowie będą ginęli w tych, w tych konfliktach, i, i no, może nie ginęli, ale będą na pewno dostawali ciry w tych konfliktach. I za każdym razem jak, nie wiem, stadu te wciry, to będzie im spadało morale i potem co jakiś czas, co jakiś tydzień będzie trzeba je wrzucić do garnizonu, żeby sobie odpoczęły na chwilę, bo no, inaczej, no... Nie wiem, czy pójdą na strajk czy coś, założymy jakąś ten związek zawodowy potworów czy coś. Ogólnie nie chcemy, żeby spadło im to za bardzo w dół. Tak? Mamy też nasze pułapki, mamy do wyboru trującą chmurę, mąździerz, wszystko jest pokazane, co on atakuje. Tutaj trująca chmura zaatakuje wszystkich trzech przeciwników, bo przeciwników zawsze jest trzech. Zada obrażenia naturalne. Ta zaatakuje jednostkę z tyłu. I, i, i zada im ogniowe obrażenia. No, mniej więcej rozumiecie, jeżeli graliście w Darkest Dungeon kiedykolwiek lub w szereg takich właśnie dungeon crawlerowych gierek w tego typu, to wiecie o co chodzi, z tym, że tutaj jesteśmy po tej złej stronie i to my tworzymy pokoje, w których bohaterowie mają walczyć. No ja sądzę, że to ułożenie defaultowe jest OK, Nie będę tu jako, jakoś specjalnie kombinował. Weźmy poszukiwaczy przygód tak, żeby na rozruch żeby tutaj na rozruch zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Mm, Okej, okay. czyli tak, pierwszą komnatę jest pułapka, potem są nasze potworki, potem znowu pułapka, potem my będziemy mogli rzucić na nich czar. I potem będzie nasza ostatnia komnata z drużyną, no i na sam koniec będzie nasz jarzmiciel bronił skarbu. Dobrze, co mamy za przeciwników? To jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą trzeba ogarnąć. Jacy przeciwnicy są, jakie mają słabości i, i, i jakie mają siły. Ten jest bardzo twardy, ma dużo życia, ma odporność na ogień, ale nie ma odporności na lód, ma odporność na obrażenia fizyczne, ale nie na naturę, ten, ma, ten nie ma zbyt dużo odporności specjalnie. Hmm. Ten ma odporność na ogień, czyli tak naprawdę on jest z tyłu ma odporność na ogień, więc ten młodzież nie będzie specjalnie nam przydatny w tym momencie. Zostawmy jedną pułapkę. Może zostawmy na tym. Na tym poziomie zostawmy lodowy portal, czy tam polarny portal. Dobrze, potwierdzamy polarny portal. Co mam jeszcze tu za jakąś umiejętność pasywną? szybko jest zwiększone o 20. OK. Niektóre mają takie dziwne umiejętności, że na przykład ustawienie naszych potworów na początku, które całkowicie będą losowe. Nie wiem czy jestem fanem tego, bo no trochę w grze chodzi o to, żeby dobrać odpowiednie ustawienie naszych potworów do przeciwników. No ale to nie wszystkie nie wszyscy przeciwnicy to mają i, i raz na jakiś czas się zdarzy ktoś taki, kto co będzie coś takiego miał. Ten tu ma Bebzonik to jest niezły mnich, taki buddyjski ale taki sumita trochę hmm, a co, jak ona się na Mira jest adeptką ten jest z początku aha berserkę początkujący to jest jego zawód czy jego rangę no, trudno powiedzieć no ma drugi poziom więc klasa 2, klasa druga aha czyli klasa to jest jakiejś... czy jest wyższego wyższej trudności przeciwnikiem. no ten jest klasy drugiej ok tak czy inaczej ehm... Ci ta atakuje przód, oni wszyscy atakują przód tak naprawdę, więc musimy kogoś twardszego walnąć na przód, weźmy Benzajego walnimy tutaj na przód. Ty atakujesz wszystkich od ognia. Oni są stosunkowo odporni na ogień, więc niestety ty się nie przydasz specjalnie. A gobina damy po prostu na koniec, okej, okay, może być. Dwie rzeczy. Nasi przeciwnicy, czyli no, jedna rzecz w sumie, ale w dwóch instancjach. Nasi przeciwnicy mają e, morale i życie. To jest życie, to jest morale. I teraz my możemy zadawać im obrażenia albo fizyczne, albo no, duchowe, nazwijmy to tak. Ogólnie chodzi o to, że możemy ich albo zabić, albo wystraszyć. Jeżeli jedno z tych cech spadnie do zera, no to wiecie co się dzieje. Tak. Mm. Z tym, że my akurat tutaj mamy potwory, które nie są specjalnie strachogenne, że tak się wyrażę. Jeżeli byśmy mieli na przykład jakieś duchy, demony i takie szkieletory różne, to byśmy mogli pójść akurat w taki build, który byśmy atakowali ich morale. Atakując ich morale jest jeden też fajny motyw, że nawet jeżeli chcemy taką quasi walkę zrobić, że jednak będziemy chcieli ich zabić, ale trochę ich też postraszyć, to obniżając im morale są takie poziomy, który gdzie mają powiedzmy że połowę tego morale swojego. Swojej woli walki, to wtedy będą słabiej atakowali. tak? Więc to też ma takie różne poziomy. Z zdrowiem tego nie zauważyłem. To nie jest to, że jak go potorbujemy tak całkowicie, że już tam jak krwią i krzyczy. Jak Sylwester Stallone, to, 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 to bi gorzej bije. Nie, oni cały czas biją tak samo. Mm, idźmy dalej, weźmy kolejną pułapkę. możesz, jak już ustaliliśmy, się nie przyda. Postawmy to. O kurde. Uu, uu, tutaj. Ale te listki się trzymają, nieźle, nie? No tutaj kogoś pieczemy, ciekawe kto. No dobrze, tutaj jest pokój, w którym będziemy czarowali. No i mamy ostatniego, ostatni pokój. Co robisz? Sik, to jest jakiś nowy, tego nigdy nie miałem. Obrażenia naturalne i on obniża morale, tak? Ci ta atakuje. Z ognia, ten atakuje z przodu. No nic, chyba ustawmy ich po prostu tak, jak są ustawieni. Trudno też uznać, który z nich będzie żył już w tym pokoju jeszcze, e, więc e, no zobaczymy. No, bronimy wielkiej skrzyni złota. Ciekawe, czy w ogóle dojdą do naszego głównego bohatera. Zmroziliśmy ich trochę. Nie wiem, co robi rozmrożenie. Ale... łomatko. Co robi odmrożenie? Aha, 5%. O, całkiem nieźle, całkiem niezłe, muszę przyznać. Okej, okay, nas pani zaatakowała. My możemy ją zaatakować albo strzelić jej takim kolcem, albo możemy zatruć tego z przodu. Czy my mamy jakichś ludzi, którzy atakują tyły? Bo mam wrażenie, że ona może być trochę irytująca tak naprawdę. Hmm, więc może by było warto się na nią sfokusować, e, w korpo-młowie wspaniałej. E, nie, ale chyba postaramy się naszego tutaj e, głównego tanka... O kurde, no szepnęła nam. No dobra, to walnijmy ich wszystkich ogniem. Hmm, całkiem niezła umiejętność, kurde, szkoda, że pewnie nie będę miał zbyt dużo możliwości, żeby z niej korzystać. No ty po prostu wali z pałki. Okay. Ale zatowalisz dwa razy. Bardzo fajnie. A, widzicie, tu są te poziomy e, morale. O, Ale nam trzepnął. <laughs> Nie wiem jak on potem chce wrócić do pracy, szczerze powiedziawszy po tych różnych animacjach, ale będzie gotowy do pracy. Będzie jak najbardziej gotowy do pracy w przyszłości. E... Ciebie jeszcze raz zatrujmy. Nie wiem jak on się pozbył tego zatrucia wcześniej, ale... Nasz jest odporny na ogień, więc ten atak wiele nie zrobił. Walimy. Znowu trochę ich rozpolejmy tutaj małą, fajną magmą. O! Jakimś cudem to przeżyliśmy. Zostało nam trzy życie. O, ale... No nie, już... Już, już po. <laughs> po zabawie. No dobra, skoro fokusujemy tego typa, to może go tak już na... Na stałe, on będzie całkowicie zatruty przez najbliższy czas. O, goblin wytrzymały. No, ten tu na pewno będzie miał potem różne problemy z BHP, czyli znaczy ze zdrowiem. Może będzie musiał iść na zwolnienie albo coś. O, zabiliśmy im pierwszego tanka. Bardzo fajnie, uwielbiam to. Jak już w tym momencie nie trzeba się martwić za bardzo. To jest komnata czarów. Nasz każdy, ten dowódca ma jakieś swoje czary. Na przykład możemy tak walnąć po prostu z płonącego bicza. Walnąć im z bicza, tak, pił, pił, piu, Albo możemy zastraszyć ich wszystkich, ale to niewiele im zrobi, chociaż będą obniżyć im morale, będą słabiej atakować. Ale ja bym się jednak skupił na tym, żeby mocno trzepnąć temu, podpalić go, i on w tej walce już będzie praktycznie nastrzała podejrzewem. No dobrze, no dobrze. Obrażenia naturalne. Obrażenia naturalne i morale. Weźmy obrażenia naturalne. Opuł gojeny, stary, ty kurde, weź zacznij łykać tiktaki, czy coś. Bo to straszne, to po prostu straszne. Piekielny poształunek, obrażenia tego dnia. On już ledwo co żyje, ale walnąć jeszcze musiał walnąć, nie? To po prostu musiał, musiał. Dobijmy tego. Zróbmy jej psikusa. Nie wiedziałem, że psikusy są takim elementem muzycznym, ale na to wychodzić tak. Naszego orka położyła, ale no to cóż, to na to wychodzi, że to są ryzyka zawodowe w zatrudnianiu się jako ten. To tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, jak, jaki atak zrobimy, bo, bo ona jest i pierwsza, i ostatnia w rozliczeniu. Dostała z otrucia i już nie żyje. No i dobra. Dostaliśmy potwora, bo pokonaliśmy pierwszych wrogów. Dostaliśmy 78 złota i dostaliśmy krew. Możemy dostawać po e, każdej walce dostajemy krew albo łzy, które potem możemy wykorzystywać do ulepszania, do różnych eventów i takich rzeczy. Jak zabijamy przeciwników, to dostajemy krew, a jak ich wystraszymy, to dostajemy łzy jako, jako no, zapłatę, tak? Ja bym może wziął kogoś, kto jest trochę twardszy. Ty jesteś ewidentnie duchem, który będzie odstraszał, ty walisz ogniem i zadajesz, zadajesz obrażenia od rodu, czyli w sumie U, to dobrze. I Jesteś tylko... a nie, jesteś słabo odporny na naturę i wiatr. Ty, tak powiedzmy, porówni i ty też morale obniżasz i zadajesz obrażenia. Nie, ja bym jednak poszedł w build taki bardziej bardziej bojowy i morderczy. Mamy, no, teraz jak widzicie, spadły nam morale przez to, że poginęli. Temu spadło dwa pypcie, temu jeden, temu dwa i tak dalej, i tak dalej. Z, takim, z takimi obrażeniami to jeszcze ich nie trzeba dawać na ten na, na jakieś nie wiem. Odpoczynek, czy co do tawerny, żeby sobie na jakiś spa poszli, czy coś, bo to, bo, bo, bo to nie jest jeszcze jakiś koniec świata, więc. Ym, możemy w kolejnym tygodniu zrobić tak. W inżynierce wydamy pieniądze, żeby ulepszyć pułapki, możemy y, przyspieszone szkolenie, by wysłać jednego z naszych pracowników, go wyszkolić, możemy codziennym, aha, czyli tutaj mamy losowe zdarzenie, a weźmy losowe zdarzenie. Ym... Wędrowna śpiewaczka proponuje, że w zamian za garść złota, zaśpiewa dla twoich pracowników. Odpowiedni pracownik mógłby ją przekonać, żeby śpiewała za darmo. Nie mamy odpowiedniego pracownika, mamy pięć dych w sumie, bo fajnie, bo, <laughs> fajnie, bo... No, tak naprawdę nie musimy się w ogóle morale w tym momencie martwić. Tutaj wskazuje nam, że nie mamy odpowiednich zasobów, żeby naszego głównego władcę jakoś polepszyć, więc musimy wziąć losowe zdarzenie. Firmowa uczta. o, to będzie impreza. Ciekawe, czy będą jakieś ploteczki po tym, jak wszyscy się popiją i nie będą pamiętać, co robili. Pracownicy zaprosili Cię na obiad. Gdy przychodzi pora zapłacić za rachunek, wszyscy zaczynają skandować Twoje imię. Za co zapłacisz? Plus jeden do motywacji wszystkich dostępnych potworów. Możemy wydać krew, możemy wydać złoto. W sumie wydajmy krew. To już w ogóle nie będziemy musieli się martwić takimi rzeczami. Mhm. Więc tak, mamy kolejny tydzień, czarny rynek, tu może sprzedać zbędne potwory, nie mamy, yy, nie mamy tych specjalnie potworów na sprzedaży, więc znowu musimy losować coś, coś, te wydarzenia nam się nie układają najlepiej. Starzysta przypadkiem wydał na Ciebie w firmowej stówce cały go... kubek gorącej... I... Latę z krwawym mlekiem. otrzymuje obrażenia 120, ale dobrze, że my się na tydzień leczymy, więc to nie będzie już tak słabe, stra... straszne dla naszego władcy. Możemy go zdzielić, albo możemy go na niego zwyzywać. A zwyzywajmy. Przez to, że będziemy raczej dostawać krew w walkach z, przy, z tymi z przy, łowcami przygód, a rzadziej ich przerażać, to może te łzy się przydadzą w przyszłości. O, możemy wysłać kogoś na rajd. No dobrze, to poza delegacją. Wybierz pracownika, który pojedzie z działem sprzedaży w delegację, to może nie. Oblężenie, firma potrzebuje trochę sprzętu, wynajmie jej jakieś pułapki. O, możemy wziąć katapultę w leasing, nieźle. <laughs> będzie się sama, sama, za siebie będzie płaciła, ale nie. Weźmy sobie może zadanie plądrowanie. I teraz tak, w plądrowaniu możemy wysłać w kilka miejsc naszych ochotników, którzy bardzo chętnie będą plądrować. Jak powiedziemy, tutaj to jest 35% szans, że na 3 tygodnie jeden z naszych ochotników zostanie zraniony. Mamy tutaj in, ale za to dostaniemy na 100% ulepszenie pułapki jakiejś. Dostaniemy złoto w kopalni złota, ale jest duża szansa, że na 10 tygodni ktoś zostanie zraniony. Tutaj uwolni możemy uwolnić potwora, dostać złoto i szansa, że nas zostanie zraniony. Ja bym może poszedł w to. Pieniądze się przydadzą, potem będzie można ewentualnie kupić jakiegoś potwora. Pracownik jest ranny i zabraliśmy trochę złota. No dobra. Twoje ochotnicy zrobili sobie we wsi po tańcówkę. W ramach dekoracji podpali kilka strzech i po wsi pod, pod wałami paru rolników na Menalip. Musi odpocząć przez 3 tygodnie ze względu na rodzinę i podczas plądrowania. OK. W sam raz przed walką z jakimiś poszukiwaczami przygód. No to w sumie chyba nie będziemy się porywać na weteranów. Weźmy też poszukiwacze przygód. Kogo my tu mamy? Mamy. Z Yang Zi, który jest uczniem klasy drugiej, zadaje wrażenie od lodu. Okej, okay. mamy. Oni nie są odporni na ogień, już teraz widzę. I na walkę wręcz są mało odporni. Są odporni mocno na lód. Oprócz ciebie, ale no ty. Ty ogólnie nie jesteś chyba za bardzo twardym kolesiem, bo nie z bardem. No dobrze, jeżeli tak. To ja bym może wziął, a co on ma jeszcze za odporność na efekty trucizna, uuu, to psuje koncepcję. Hmm, no dobra, weźmy moździerz, zacznijmy bić tego z tyłu. E, nie są odporni na ogień, czyli na pewno ty pójdziesz, ty pójdziesz. No, no zrobimy tak, takie samo ułożenie jak ostatnio. Oni atakują przód, ta atakuje obszarowa, ta zadaje obrażenia naturalne obszarowe, dobra. E, tak. Tutaj kolejną pułapkę i teraz problem. Bo ten jest odporne na truciznę. Jest odporne na lód. Czyli tak naprawdę nasze obie pułapki są mało przydatne. No nic. Spróbujemy to zrobić. Może chociaż tych dwóch zatrujemy. E... No dobrze. Dobrze, dobrze. To teraz ostatni nasz pokój. No, nic, musimy. Tak naprawdę nie mamy wielkiego wyboru, bo nasz tam jeden MeliP został zraniony. Eee... ciebie weźmiemy tu. Tak jak poprzednio. Nie będziemy kombinować. Jedziemy dalej. Nasz koleś tutaj też broni skrzyni ze złotem. Czemu oni zawsze idą po tą skrzynię ze złotem? Bez sensu. Wali nasz moździerz, zadaje jakieś obrażenia. Okej, okay. przybiegają. On zaśpiewał, kurde. Co on, co on zrobił? E, tu jest taki mały błąd, e, to jest taki bug, który no, zauważyłem w tej grze, że po pierwszym lochu, e, wy, którzy nasi bohaterowie, w którym w nim zginęli, tak, bohaterowie, nasze minionki z nim zginęły, więc teoretycznie nie mają życia. Ale tak naprawdę no one mają życie, tylko tutaj ten wskaźnik nie jest czerwony, a jest czarny. No, jeżeli gracze, by, jeżeli deweloperzy by to zauważyli, to by było fajnie. Nie jest to jakiś wielki błąd, ale na początku wydaje się trochę. wydaje się taki trochę nie wiadomo co się dzieje, tak? O kurde, co on był odporny na atak? Na początku każdego. Unika kolejnego ataku, co za dziad. Ale spalimy ich troszkę. Zabije nam pewnie nasz... co na nam... co nam Odporności zmniejszono o 20, to niedobrze. Kurde. Chyba... chyba możemy mieć mały problem. Możemy mieć malutki problem w tej rozgrywce. Jakie szczury wezwał! Już drugi raz. Nasi powinni być przyzwyczajeni do szczurów, w końcu mieszkamy w lochu. Ale, ale no, na no to wychodzi, że... że i tak szczury nam przeszkadzają. Ta się jeszcze leczy. A co za... Ten się spalił trochę, zatrujemy ich. On jest odporny na to, ale dobra, ten nie był odporny. Może tego w kurczę wrednego? Możemy zwiększyć. Zapewnić grupie potworów rozścieczenie. Hmm. Może tak. Zwiększone obrażenia. Czy walniemy mu po prostu i go podpalimy? On nie jest odporny na ogień. E, niego go, go podpalą. No jest teraz odporny na następny atak, tak. Ty jesteś odporny na obrażenia naturalne, a ty jesteś odporny na następny atak. A nie on, nie, on jest odporny na truciznę tylko, a nie na obrażenia naturalne. Dobra, to to zróbmy. Trochę obniżymy moralę. Bo nie wiem, czy to wiele zmieniło, ale. Znowu szczury. Musimy jakąś deratyzację konkretną tutaj ogarnąć. No dobra. Zarażenie nie ma sensu. Pocałunek ognia. Przyznam, że tych przeciwników nam takich dość kurcze nieprzyjemnych dali tutaj. Podejrzewam, że dojdą do naszego centaura w najbliższym czasie. Ty nie jesteś już odporny. Więc zaatakujmy cię. Nie, nie zginął, skubany no. Jeszcze ciągnie, jeszcze ciągnie, co za Eee. Jeśli pancerz, są nam bardzo no Jeśli pancerz celu ma wartość dodatnią, ten atak przeskakuje nam. No. Nie tu. Nie mają pancerza chyba ustawionego. Dobra. Nasz główny bohater będzie musiał się zmierzyć z całą drużyną. O, ale spłonął i się wykrwawił. Jednocześnie jeden. Spłonąć i wykrwawić się za jednym tym zamachem, to chyba nieprzyjemnie. Co my możemy robić w walce? Bo to jeszcze tego nie pokazaliśmy. Możemy obniżyć konkretnie morale o 40. Możemy walnąć ich dwoje obrażeniami od wiatru. I nakłada krwawienie. Eee. No. Temu zostanie życie, jak ja to zrobię? No jest... Nie wiem, czy zaryzykować, bo możliwe, że on się wykrwawi i spłonie, a jednocześnie, jak tylko go walnę, to go zabiję, a tak go też zabije technicznie. Dobra, zaryzykujmy. Jak nie, to dostanie. O! Udało się, czyli dostanie konkretnego tego, dostał konkretnego smagnięcia, spłonął i wykrwawił się. Tak wszyscy kończą, którzy wejdą do mojego lochu. Spłoną i się wykrwawią. Okej, okay, udało Ci się dzisiaj obronić skarb. Zabiliśmy, z, zabici bohaterowie dali nam 16 krwi, doszkę pieniążków. Kogo mam do wybrania? Mam nagę, no to już na nią patrzyliśmy. Mam. Lodowego trwola. Yeti go mógłby się przydać, taki totalnie lodowy koleś. A tutaj mamy laskę, która wali wiatrowo. Ten jest powolny. To jest taka mięciutka. Chyba wezmiemy tego Yeti. Yeti jest całkiem spoczy. Zobaczmy jak ma. E, motywacja nie jest zła. O, handlarz, handlarz by się przydał. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj nasze potwory wyglądają. Ten jeszcze jest ranny, ale już niedługo. No, zobaczymy, zobaczymy, może będą jakieś wydarzenia, które nam poprawią nasze morale. Ale weźmy kupmy jakieś potworka, bo trochę podwiejmy, co to jest? Trujące roślina. Ale my już mamy ten my już mamy coś, co zadaje obrażenia naturalne. Mamy opętaną zbroję. On przeraża i podpala, i zadaje obrażenia. Uuu, Co to jest? Szurnięte chochliki. On ma dwa miecze takie... czyli dwa noże takie tosaki. Podoba mi się ta postać, ale... No nie, nie jest zbyt mocna. Mamy pieniądze, to weźmiemy tych, kupimy. Tego kupimy na pewno. Może odnówmy za dwie dychy? Może coś ciekawego jeszcze się pojawi? To z kości. Minus 35 do morale, przeskakuje następnego jeżeli znajduje się pod wpływem demoralizacją. To by nie było złe. 35 morale to tak naprawdę, ale tylko naprzód działa. Jakby działało na wszystkich, to bym kupował w ciemno, bo to by zmniejszyło naprawdę obrażenia, które by, zadawały, by zadawali przeciwnicy na zi. Ci tylko atakują morale, ja nie za bardzo mam build na morale, ale weźmy Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ten demoralizuje ludzi z tyłu. Mamy kolejnego satyra i do dobosza mamy. Zadaje obrażenie od wiatru i zwiększa zmniejsza odporność na wiatr. No Jakbyśmy wzięli tamtą tą laskę, która atakuje wiatrem, to by puszczała tą, którą puszcza wiatry. To może byśmy do dobosza wzięli, ale nie. Mamy trochę pieniędzy. Ostatni przerzut. Ale Podatność na żywioły. Odporności zmniejszone o 20. To by nie było aż takie złe. Ale może weźmy sobie jeszcze jednego goblina. Dobra. Weźmy jeszcze jednego goblina. Tak, żeby mieć o odwodach jakiegoś gobliniaka. Wyjazd integracyjny. Wyjazd kolegami z pracy zawsze przynosi wiele radości. Po twojej potwornej radości. Jak widzicie, gra ma trochę takiego humoru. Eee, że tutaj o, poborcy podatkowi i oni, oni do, to są wampiry, które wysysają z nas krew, nie, więc eee, takie ciekawostki tutaj, trener, wyda nieco złota, aby szkolić aktywne potwory, hmm, może zróbmy to, możemy kogoś sobie ulepszyć, możemy Eduardo ulepszyć, pasywna, opytana zbroja nakłada na początku swojej drogi 3. poziomy pierwszą kary na wszystkich płodach znajdujących pod wpływem przynajmniej... Nie do końca rozumiem, co to robi. Ale ulepszymy sobie ciebie. E, ciebie ulepszymy, bo jesteś całkiem mocny. Ten był też całkiem dobry i przydatny. Mm. Mm -hmm. Ale nie, chyba polepszymy sobie ciebie. I już na nic nas więcej nie stać. Okej. Okay. Ale chyba sądzę, że było warto. E, poborcy podatkowi. Można im płacić krwawicą. Ulepszymy naszego? Ale też trzeba, za to też trzeba płacić chyba krwią i łzami. Nie wiem, czy my chcemy wydawać na to, żeby ulepszyć naszego jarzmiciela. Weźmy losowe zdarzenie. Zabłąkany poszukiwać przygód. Podczas poradnej przechadzki korytarzami lochu trafiasz na jakieś zbłąkane nieboże szukające skarbów. Trudno powiedzieć, kto jest bardziej zaskoczony. Co robisz? Zabił! O! Dostaniemy ten. Eee. O. Zabijmy go. Teraz tak, na to nas nie stać, więc weźmy poborców podatkowych. I fajnie, że go zabiliśmy, bo możemy teraz zapłacić. Okej, okay. krwopisy w garniturach przybili ściągnąć podatki, tak się jednak składa, że bardziej od pieniędzy cenią sobie krew. Jeśli oddasz jej dość dużo, mogą ci nawet sporo zapłacić, a przy okazji zamknąć oko na interes fiskusa. <grymkanie> Przymknąć oko na interes, tracisz 240 punktów życia. O no kurde, to nie wiem. I tak stracę i tak? Aha, jak odrzucę, jeżeli to odrzucę, to chyba. Hmm. A zapłacę im krwawicą. Dostanę pieniądz, nie straciliśmy życia. No dobra, i teraz mamy chyba naszych pierwsze, poważniejsze wyzwania. No z czempionem, sądzę, że nie wiem, że chyba nie mamy jakichś wielkich szans. Tutaj dostaniemy pułapkę. A tu premie dla władcy. Ja chyba bym chciał pułapkę nową, może? Chociaż ten jest tylko trochę większy. Dobra, i tak powolutku kończy nam się czas, to zagrajmy chociaż, powalczmy z Championem. Zobaczycie jak wyglądają bossy, bossowie w tej grze. Czasami, jest, raczej z reguły jest właśnie jeden jakiś taki wypasiony koleś, który no dość, no trudno się go pozbyć. O, jaka muzyczka zaczęła grać. Eee, Champion. On jest odporny na obrażenia naturalne, nie jest odporny na ogień i wiatr. Mhm. Mm. Mm Okej, okay. tego już znamy, ta strzela po prostu w tył, okej. Okay. Um, unika aktywacji pierwszej napotkanej, ale to ona... Czy w ogóle nasza pułapka nie zadziała teraz? Ej, to niedobrze. Ej, spróbujmy to wtedy. Naszą pierwszą walkę tutaj musimy... Kurde, nie przemieszałem naszych ludków i teraz na tyłach nie będziemy mieli do wyboru aż takiej wielkiej ilości. No, no dobra, no dobra, musimy sobie z tym jakoś poradzić. To mój błąd. Oni nie są, oni są odporni na naturę, więc tak naprawdę musimy ich chyba wziąć ogniem. Na lud są też odporni. Czyli weźmiemy na pewno ciebie, tylko ciebie. Tutaj może weźmiemy, ciebie weźmiemy do przodu. No i ty będziesz po prostu fizycznie chyba atakował mam wrażenie, tak? Wiem, że to niewiele da, ale. Tak? Czy... A nie, ten atakuje na tył, a ona nie jest odporna na lód, ok? To usuńmy tego potwora i ty będziesz rzucał kamieniem w tą babkę tutaj. Okej. Okay, to, to już mamy plan rozpisany. Są odporni na łódź, weźmy to. A na naturę też są odporni, więc nie wiem, weźmy to. Te pułapki czasami naprawdę, niektóre pułapki są super mega wypasione, a niektóre są naprawdę niewypasione i zupełnie nieprzydatne. Czasami po prostu pykniesz w kogoś i to jest takie. Weźmy Edwarda. Na pewno weźmy Edwarda weźmy Kogana niech jest. Ten naturalne obrażenia zadaje, to się nie przyda. No dobra. I... Czemu zawsze skrzynkę ze złotem trzymamy? Może tak zawsze chodzi o to, że brunimy tego. No, nic jej nie stało. Czyli pierwsza pułapka nic nam nie dała. O, matko. Widzicie tutaj ten błąd taki trochę dziwny, bo ten był zabity, ci nie walczyli, i tak nie. No, mogliby to trochę poprawić. No, dobra, zaczynamy ich palić powoli. O jeden, no, na szczęście to przeżyliśmy, bo ten by w ogóle nie zaatakował inaczej. Oni są odporni na lód, więc. Wow, to było mocne. E, rzućmy ją kawałkiem lodu po prostu w twarz. To było skuteczne. It was super effective! Tak się zamienił w kupę śniegu tylko. O, matko. To będzie bolało na następny dzień. O, jeszcze mamy jedną szansę na uderzenie. Fajnie. To zrobiliśmy więcej niż się spodziewałem na tym etapie. No, spróbujmy rzucić w nich czar. Ehm, czy... Tak, ja będę, jednak pozbędziemy się kogoś już na samym początku, znaczy na samym początku, już pod koniec rozgrywki, ale ale sądzę, że będzie to potrzebne. Trochę, trochę martwię się, że ten champion tak po prostu przeżyje do końca rozgrywki. I w sumie będzie nasz Centauro kontra Nasz centrum kontra ich właśnie champion. Podejrzewam, że się tak może skończyć. Walni siekierą. Siekiera out now, my fatso brother. Tak trochę głupio się z niego nabijać, że jest grubawy, ale ale przynajmniej jest napakowany, jeszcze tutaj tego. No, weźmy. Rzućmy ją rękawicą. Myślałem, że to będzie bardziej skuteczne, ale przeżyła z dwoma życia, naprawdę. Eee, no dobra, dobijmy ją. Bo tak to truciznę? On jest odporny na truciznę? Eee, już nie kombinujmy. No to skutecznie nas tutaj... A, w sumie No zjedn... Tak będziemy ją lali, bo ona tak naprawdę niewiele może mu zrobić. On jest całkiem odporny na te naturalne obrażenia. Ej. Okej, okay, i tak zginie, tak? No ale... A, myślałem, że jeszcze raz mu się uda. No niestety. No dobra, to tak naprawdę nie mamy więcej możliwości niż go z jej smagania biczem. Walnij jej z bicza! Nasz centaurzasty Indiana Jonesie. Jeps! No i bardzo fajnie. Byśmy... Możemy też dostać artefakt. Jeśli co jest pod wpływem efektu podpalenia demona, zyskują połowę... Uuu! To jest mocne! Możemy wziąć orka czarnoksiężnika. Dach gula, który podpala. I każdy pokonany potwór powraca do życia jako szkiele dwojownik. Uuuu! To jest niezłe, ale on jest trochę miękki, niestety. Za to ten jest super twardy i on zadaje obrażenia od ognia, nakłada podatność na ogień. Chcę bardzo to, albo chcę bardzo tego kolesia. I teraz nie wiem, co wybrać, bo ja w sumie dużo podpalam. Ehm. I mam stosunkowo dużo demonów, więc... Hmm. Ale nie, ten wygląda zbyt wypasiaście po prostu, tak? Ja, ja chcę, go. chcę go. No dobra. Legend of, Legend of Keepers. Bardzo fajna gra, naprawdę strasznie się dobrze bawiłem ostatnio jak nią grałem. I jest naprawdę do powiedzenia, jest tutaj wszystko, czego potrzeba jest humor, jest aspekt tutaj właśnie taki, powiedzmy, że zarządzający to chyba głównie jest to, zarządzamy firmą, tak naprawdę, mamy swoich pracowników, których zabieramy na, na różne spotkania integracyjne i tak dalej. Przeciwnicy naprawdę stają się czasami bardzo, bardzo trudni i także nie wiadomo, co można z nimi zrobić, a jednocześnie, jak odpowiednio rozłożymy nasze, nasze jednostki, no to można ich nawet całkiem nieźle skontrować. Więc tutaj jest trochę takiego kminienia, rozmyślania i nie ma aż tak dużo tego takiego RNG, nie? Bo, bo często w takich grach jest dużo RNG, że ktoś kogoś nie trafi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wszystko jest ładnie rozpisane. Jeżeli ja, ja tak za bardzo się nie wczytywałem, ale jakby ktoś bardzo się wczytywał i to sobie fajnie rozłożył, to wie, jak zrobić, żeby było dobrze, nie? Więc tak, Legend of Keepers, link jest pod filmikiem, jeżeli Wam się podoba, na no jak najbardziej zachęcam. Ja jestem Mr. Pik. Jak się Wam filmik podobał, to dajcie like, czasza, zasubskrybujcie i nadajcie ten dzwoneczek, żebyście wiedzieli, że kolejny jakiś filmik jest w drodze z jakąś ciekawą gierką, która może Wam umknęła. Po prostu, a warto byłoby w nią trochę czasu władować. No i co? Widzimy się przy następnym. Pa!